Dzień dobry. Uparłem się na vintage. Te zestawy głośnikowe to Zifona. Może nie idealnie od wzmacniacza, który niedawno naprawiałem, ale mniej więcej z tego samego okresu. Pochodzą od gramofonu ze wzmacniaczem. Głośniki są jeszcze w miarę sprawne, chociaż obudowy są do remontu. I tak. Jest to taki zestaw produkcji RFT, DDR jeszcze. Nazywa się to Zifona B7186. Ma 15 W mocy muzycznej, voltoamperów, 10 V mocy sinusoidalnej, czyli do tej mojej Zifony HSV900 w zupełności ta moc wystarcza. Są sprawne, tylko mają strasznie poniszczone obudowy. Pasmo przenoszenia tych zespołów głośnikowych to od 70 Hz do 16 kHz. Dlaczego w ogóle zainteresowałem się zespołami głośnikowymi, które mają głośnik szerokopasmowy? Ano, po pierwsze jest to vintage, no słowo klucz. Po drugie, do wzmacniacza vintage będą idealnie pasować w okleinie orzechowej, bo to wszystko tutaj zetrę. Głośniki z epoki, które też są vintage, a że one nie przenoszą do 20 kHz, tu wstawimy małą kopułeczkę, czyli głośnik super wysokotonowy, troszeczkę przerobimy ten vintage na upgrade'owany i będzie super do odsłuchów takich programów na YouTubie jak mój film, w zupełności to wystarczy. Będzie trzeba tylko ładną moskownicę dorobić, jak to będzie orzechowy kolor, bo tak, orzech włoski, to będzie idealna brązowa maskownica. To jest widok z góry. Dla porównania moja dłoń. I dla porównania moja dłoń na widoku z przodu, czyli to są małe zestawy, 20 cm, 27 chyba i 19, tak. Coś mi się tak kojarzy, bo kupowałem okleinę do tego. Zobaczmy zatem, co na temat tych zespołów głośnikowych mówi internet i sprawdźmy, jakie parametry charakteryzują te głośniki. Później to rozkręcimy i zobaczymy, jak możemy upgrade'ować stare zespoły głośnikowe. Pokaż kotku, co masz w środku. To zdanie jakby z horroru. Ale zobaczmy, co to jest za głośnik. Znaczy ja już wiem, bo sprawdziłem sobie. Głośnik RFT L2461. Nie jest to rewelacyjny zespół głośnikowy. Nie jest to rewelacyjny głośnik. Nawet i też jest lekko pokorodowany. To wszystko będzie trzeba ładnie pędzelkiem antykorozyjną farbą pokryć. Ale wypełnienie jest w środku, co nie jest oczywiste, jak na głośniki z tamtych czasów. No a to jest wnętrze tego zespołu głośnikowego. Czyli widzimy, że nie wszystkie ścianki są wypełnione. Ale zobaczymy, czy uda się to upgrade'ować. No. Widać, że to jest zrobione z paździerza. I gdzieniegdzie już pęka. Może gdyby nie ta okleina, to już by się rozleciało. Ale dobrze, w końcu kupiłem to do renowacji. Chcę zrobić tak samo jak Zifona HSV-kę w okleinie orzechowej. Przy rozkręcaniu tego typu konstrukcji należy się upewnić, że nasz śrubokręt nie trafi w membranę, więc dobrze jest stosować palec albo całą dłoń jako zabezpieczenie przed ześlizgnięciem się śrubokrętu, zwłaszcza jak macie trudne śruby do odkręcenia. Membrana tutaj akurat razem z tą pianką jest bardzo cenna, bo to świadczy o oryginalności tego głośnika. Co prawda ta kopułka w środku wysokotonowa się troszeczkę zepsuła na krawędzi, ale myślę, że w żądanym przeze mnie zakresie, że częstotliwości najbardziej, co będę obsłuchiwał, nie ma to znaczenia. O, widzicie? Ześlizgnął się śrubokręt.
Gdyby nie moja dłoń, trafiłbym w membranę. I ta śruba jest najgorsza. Tutaj nie mam pojęcia, czy uda mi się ruszyć. A, już trochę ruszyły. Muszę się zastanowić, jak odnowić ten kosz. Prawdopodobnie będę ręcznie szlifował to papierem ściernym. Tak, żeby nie uszkodzić membrany. I ręcznie malował to. Ok. Drugi kosz wyjęty. O, jest to wklejone na piankę. Bardzo dobrze. Ale tą piankę będę musiał zrobić nową. Widzicie, cały kosz jest pozaakcydowany. Mamy też oznaczenie biegunowości głośników, co jest bardzo dobre. Mam włączoną lutownicę? Mam. O, możemy sobie odlutować głośnik i odłożyć go w bezpieczne miejsce na czas pracy z budową. Zwróćcie uwagę, że cały magnes jest oblany jakimś plastikiem. Ok, mamy to wyjęte. Teraz ten kawałek filcu być może się jeszcze przyda. I obudowa jest pusta. Zastanawiam się, czy dorobić gniazda typu DIN z tyłu. Czy też, no jak będę mieć gniazda typu DIN, to w sifonie też są gniazda typu DIN, tej HSV900. Kupiłbym dwie takie parki i byłby problem z głowy. A tak przy okazji, rezystancja cewki to nie to samo co impedancja głośnika. Tu musicie doliczyć jeszcze 1,5 ohma na przewody, czyli rezystancja cewki jest około 3 ohmów. Nawet trochę, no w okolicach 3 ohmów. Ponieważ obudowa wymaga drobiny kleju, trzeba usunąć okleinę. Można to zrobić nożem. Widzicie, to jest papier. To okleina, jakiś, jak tapeta widelowa się to odkleja. Chciałbym zachować te naklejki, więc muszę wymyśleć, jak je odkleić. No, udało się to trochę oderwać za pomocą acetonu. Tu widzicie klej. Żeby mi się nie uszkodziły w przyszłości, już wymyśliłem, co zrobię. Wezmę je, zalaminuję. Skrzynki wykonane są z płyty paździerzowej. I zresztą, jak widać, w środku... O, znowu nieostrze to było. Widzicie? Szczeliny są. Trzeba to uzupełnić klejem. A jak klej wyschnie, nazajutrz oszlifować. Tutaj też widać, że ktoś siłę brutalną używał, żeby zerwać maskownicę. Te maskownice sobie zrobię. Ale przed tym chyba to tutaj zrównam, żeby można było maskownicę wcisnąć do środka. Na równi z tym. Są sposoby na to, żeby to ładnie zrobić. A chociaż z drugiej strony, no, jeszcze się zastanowię nad tą opcją. Mogę wcisnąć tutaj maskownicę w środek. Tu wsadzić magnesy neodymowe. Rozwiercić to trochę. Maskownicę też magnes neodymowy. I wtedy ona mi przyjdzie na zewnątrz tutaj. I wyciąć tylko odpowiedni kształt na głośnik. Okrągły raczej, ponieważ on ma taki kształt. Tam nie jest mi to potrzebne. Zresztą inna maskownica też mi tutaj jest niepotrzebna, bo chcę to zrobić za pomocą materiału. Dobra, najpierw kleimy. Nie polecam kleju do drewna jako wypełniacza ubytków. Na przykład, żebyśmy chcieli tutaj coś pouzupełniać. To jest tylko spoina. Tutaj mamy ubytek, który będziemy musieli uzupełnić szpachlem. Może być samochodowy. W ciągu doby klej powinien spokojnie wyschnąć. I te szpary, które tu widzicie, które zalepiłem klejem. Płyta paździerzowa powinna wchłonąć ten klej. A tymi kluchami, co widzicie, ten kawałeczek nie ma się co przyjmować. Zresztą... już go nie ma. Tak samo w tej komorze. Można się pokusić o wyklejenie tego środka masą bitumiczną, ale tu akurat
W tym modelu jest to przerost formy nad treścią. Klej spokojnie da radę. I tak te szpary są dosyć porządnie sklejone. Na skutek uderzenia po prostu odkształciły się te zespoły głośnikowe. Widzicie, tutaj też jest jakiś kawałeczek urwany. No to wszystko jest do zrobienia. Tutaj też. No to przykryję maskownicą. Oczywiście w tym przypadku nie trzeba się starać zrobić to idealnie równo, bo i tak będziemy mieli powierzchnię szlifowaną. Więc szpachlówka jest tylko położona z grubsza, bo tak czy siak na tą całą płytę paździerzową przyjdzie takie coś. A jest to naturalny fornir orzechowy orzecha włoskiego. Akurat tyle kupiłem, że w zupełności wystarczy mi. I zastanawiam się, czy też tych frontów tutaj nie wykleić tym. Całość kosztowała mnie na te zespoły głośnikowe chyba 60 zł z przesyłką tego fornira. Do tego będziemy potrzebować jeszcze lakier gruntowy, gruntujący, czyli coś w stylu kaponu. No i ja stosuję akrylowy lakier na wierzch, więc będzie dobrze. Oczywiście narzędzia, które używacie, czy tam materiały, to jest wasz wybór. Ja używam kleju kazeinowego. To nie jest ten klej, którego producent widnieje na etykiecie. No i wykończeniowe szpachlówki do samochodu na uzupełnienie tego. Natomiast, jeżeli będę chciał, to oczywiście będę też oszlifował, nie? Rotacyjną szlifierką oscylacyjną, tak to się chyba nazywa. I co jeszcze? No i kleić będę klejem kontaktowym. Czyli najpierw zgruntuję sobie klejem Ala Budapren całość tutaj. Poczekam aż wyschnie. Przesmaruję także liście forniru i dopiero po wyschnięciu całkowitym i liścia i bazy, czyli obudowy, wałkiem, mi został wałek od fotografii, więc takim wałkiem będę to dociskał. Zanim nie opowiem, co widzicie tutaj, do czego to będzie potrzebne, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Miałem dzisiaj w pracy spór z człowiekiem na temat urządzeń pomiarowych. Mianowicie chodzi o wagę najazdową. Wiecie, to taka waga, która waży samochody ciężarowe z towarem lub bez. I człowiek ten spierał się ze mną, że błąd wagi 20-40 kg to jest błąd niewybaczalny i że trzeba to zgłosić do Urzędu Miar. Naprawdę z trudem wytłumaczyłem temu człowiekowi, że błąd wagi to jest 1% od całkowitego zakresu pomiarowego, a waga najazdowa ma akurat ta nasza 60 ton, całkowity zakres pomiarowy, więc błąd wagi to 60 kg. Więc jeżeli przywiezie mi towar i będzie go 60 kg więcej lub mniej, to nie zmienia sytuacji, ważenie jest prawidłowe. Jest jeszcze jedna rzecz, której nie mógł zrozumieć. Mianowicie w biernikach cyfrowych mamy coś takiego jak digitalizacja. Czyli jeżeli w tej chwili na przykład napięcie jest wartości około 0,4 V, miernik pokazuje 0,4 V, miernik pokazuje 0 V, bo dla niego ta wartość zdigitalizowana wynosi 0. Gdyby był na większą dokładność, na przykład tak jak teraz, to wtedy by ją nam pokazał. Digitalizacja, czyli próg, w którym przechodzimy o jedną działkę wyżej. Tego też nie mógł zrozumieć. Waga najazdowa ma najmniejszą działkę 20 kg. Niżej nie wskaże. Jeżeli położycie wiadro z wodą 10-litrowe na takiej wadze, to może ono pokazać 20 kg, no może w ogóle nam nie wskazać niczego. Mało tego, błąd wagi w pewnym zakresie jest 60 kg. Nawet jeżeli człowiek stanąłby na takiej wadze i nie pokazałaby nic, to ważyłaby prawidłowo. Do tego jeszcze musimy doliczyć błąd do tego 60 kg, błąd digitalizacji, czyli oczko wyżej lub oczko niżej. Tę działkę, którą waga nam może pokazać. Także jeżeli mierzycie miernikami jakiekolwiek parametry, prąd, napięcie, opór, sprawdźcie sobie, jaką dokładność ma wasz miernik, klasę danego miernika. I tak dla przykładu
Taki miernik jak ten ma klasę dwójkę, czyli 2% dokładności. Dobrze widzę? Trójkę w tej gwiazdce. 3% dokładności z maksymalnego zakresu pomiarowego, czyli 1000 V. No, także naprawdę trzeba trochę zrozumieć, jak, czym jest błąd wskazań, czym jest błąd miernika. I dlatego czasem, jak widzicie, że Wam urządzenie Wasze pomiarowe pokazuje, na przykład mierzycie na zakresie 700 V, pokazuje Wam 240 V na przykład zamiast 230, to najpierw trzeba sprawdzić, jaki jest błąd miernika, a potem dopiero wyrokować, że mamy za wysokie napięcie w sieci. I jak widzicie, wspomniana waga najazdowa ma maksymalny zakres 60 ton, minimalny zakres 0,4 tony i działka wynosi 20 kg. Wiele mierników, według których ocenia się ilości, na podstawie których stawia się faktury VAT dla dostawcy czy odbiorcy, musi mieć ocenę zgodności albo certyfikat kalibracji i musi być podana norma, tutaj widzicie normę DIN, według której wzorcowanie zostało wykonane. Tyczy się to także wagi sklepowej, czy na przykład analizatora spalin referencyjnego, który używa WIOŚ. Także jeżeli, albo i nawet wzorcowanie musi mieć radar, którego używa policja. Musi być dokument, na podstawie którego można dochodzić swoich roszczeń w przypadku jakiegoś sporu. Podobnie mierniki elektryczne, mierniki mostki też muszą mieć jakieś świadectwo wzorcowania, przynajmniej w chwili sprzedaży. To, czy klient potem będzie chciał go wzorcować co roku, czy co 2, czy co 5 lat, to już jest jego własna wola. Oczywiście dla świadczenia usług dla ludności, jak na przykład badanie skuteczności zerowania, mierniki muszą być wzorcowane, ale na przykład Wasz domowy unitę, który używacie do pomierzenia napięcia we wzmacniaczu, no nie musi być wzorcowany. Wystarczy, że był sprawdzony w momencie sprzedaży. Z reguły też klasa dokładności jest napisana gdzieś na obudowie miernika, ale nie na każdym. Przynajmniej polska norma mówiła o tym, że mierniki wskazówkowe LAVO 2 na przykład jest przedstawiciele takiego miernika. Gdzieś tam oznaczenie tej klasy dokładności ma, a te mierniki cyfrowe, jak widzicie, mają tylko kategorię ochronności przy określonym napięciu i dokładności na tym mierniku nie ma. Plomba jest jakaś, jest informacja tylko o baterii, którą w środku mamy. Tutaj widzicie ten kwadracik, kwadraciku, to jest klasa ochronności, ale dokładności tego miernika nigdzie nie widzę. Dobra, mamy szpachlę. Szpachla będzie służyła do rozprowadzania kleju. Mamy klej kontaktowy typu Budapren. To będzie nam służyło do smarowania klejem powierzchni. Nie zawsze musimy tą szpachlą tutaj smarować. To jest, już nie chodzi o markę, którą tutaj widzieliście przed chwilą, niby do oleju to jest, ale tak naprawdę to można tym rozprowadzać kapon, bo to kapon nie zeżre nam tej pianki do momentu, czy nie tyle kapon, co lakier podkładowy, co lakier już pierwszą warstwę. Ja tam używam lakieru do drewna, po jego wyschnięciu szlifuję powierzchnię, używam lakieru bezbarwnego, matowego do wyrównania. No i oczywiście tacza się ścierna dowolnej marki na szlifierkę oscylacyjną, po to, żeby odpowiednio nam tutaj to zedrzeć. Także idziemy do innego warsztatu, gdzie możemy nakurzyć. Tak naprawdę należy tu dociskać i tu dociskać w tym miejscu, żeby ładnie to zeszlifować. Dobra, ja się biorę za pracę. Nie wolno też zapominać o środkach ochrony osobistej.
zmatowione. Teraz będzie można spokojnie to zagruntować klejem i chwyci nam kleina, fornir. Teraz przydałoby się wykleić te krawędzie, bo gdy zdejmę sobie maskownicę, to nie chciałbym widzieć takich właśnie tutaj krawędzi. Więc kawałki forniru będę musiał tutaj przykleić, żeby to ładnie wyglądało. Za pomocą klocka i papieru ściernego równamy krawędź. I tak, krawędzie mam już oklejone. Na to przyjdzie jeszcze jedna warstwa okleiny, ale ta warstwa okleiny przyjdzie z resztek. W zależności, muszę tutaj dobrać na tym froncie to, jaką będę mieć krawędź okleiny. Więc to na razie mi tutaj wystarczy. Muszę to jeszcze ładnie drobnoziarnistym papierkiem przeszlifować, zagruntować i wyrównać, ale dopiero wtedy, kiedy mi klej chwyci. Klej chwyta po 24 godzinach. Jak widać, ten wzór się powtarza. Więc trzeba go tak okleić, żeby na przykład ciemna krawędź była ta. Wtedy tu mamy jasną krawędź. I tak się okleja wtedy, żeby jasna krawędź była tutaj, a ciemna znowu była tutaj. Wtedy mamy na przekątnej ciemne krawędzie i tu jasne krawędzie. Największym problemem będzie pokrycie góry. Trzeba dobrać tak kawałek, na przykład zacząć od tego narożnika górę i krawędzią ciemną przejechać cały front. To już jest problem, ale to jest problem wzorniczy tylko, a nie techniczny do wykonania. Co zrobić, gdy się nie posiada takiego wałka gumowego? Można użyć taki wałek. Ważne, żeby był w miarę, że tak powiem, ta warstwa tego pluszu tutaj była w miarę mała dosyć i w miarę szeroki, żebyście mogli sobie ogarnąć całość. Niemniej gumowy wałek jest nieco lepszy. Co do wzoru, stwierdziłem, ponieważ liście można odwracać, że złożę je w taki sposób, że ciemne przestrzenie będą z tyłu, a z przodu będą jasne. Nie będę mieć problemów w tym momencie na widocznej przedniej ściance. Z dopasowaniem wzoru oczywiście. Klej oczywiście nanosimy na liść, jak i na obudowę pędzlem. Zwyczajnie pędzlem, najlepiej i najszybciej idzie to rozłożyć. No jedną ręką, jak widzicie, nie idzie to, więc wyłączam filmowanie i pokażę Wam za chwilę nałożony klej. Czekamy, aż klej przeschnie. Tutaj jest już suchy, ale tu jeszcze nie, jak widać, ciągnie się i złożymy ten liść, nałożymy na tą część. Tutaj jest nieprzesmarowana krawędź klejem, dlatego że by dopasować oba liście, będę musiał ciąć przez dwa liście i potem będę musiał usunąć tutaj ten fragment. Oczywiście wzór mi się nie złoży tak, jak powinien się złożyć, bo jest to trochę niemożliwe, skoro odwrócę jeden liść, no ale będzie mało widoczne złożenie. Mamy podklejone, możemy obciąć z grubsza krawędzie. To jest przygotowane do dalszej obróbki, trzeba użyć papieru ściernego. To czeka, aż mi nie wyschnie ta część tutaj, żeby można było to skleić. No, także prace trwają. Te nierówności, które tu widzicie, potem będą zaszlifowane i zagruntowane, także nie będą widoczne. To prawda, że te złożenia mogłem zrobić gdzie indziej, ale wtedy bym już tego nie skleił. A tak będę musiał powalczyć trochę z zamaskowaniem tego. A tak poza tym to przerwa do jutra, żeby mi klej wysychł. No i rancik jest zrobiony, chociaż muszę powiedzieć, że tu na przykład ta płyta jest podniesiona wyżej. Tutaj zapadła się. No to tak firmowo było zrobione, może trochę niestarannie. Te drobiazgi, które tu widzicie, generalnie są do wykończenia papierkiem ściernym podczas gruntowania, a zgruntuję dopiero wtedy, kiedy powierzchnię tutaj tą wykleję takim liściem, a jak powiedziałem wcześniej, ten liść będę dobierał w zależności od tego, co tu na froncie będę miał. Musiał chyba tak zrobić, żeby
No nie, no ze środka nie będę wybierał. Jeszcze pomyślę nad tym. Chodzi o to, żeby mi się komponowały te liście w zależności od ścianki bocznej. Będzie teraz trochę zabawy z doborem wzoru. I tak jest już trochę przeszlifowane. Tak nie mogę lakierować, dopóki mi nie wyschnie całość. A mam nadzieję, że... O, tu muszę jeszcze przeszlifować krawędź. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Potem jeszcze się zastanowimy nad wytłumieniem, bo ten kawałek filcu luźno wrzucony do tej kolumny no nie jest dobrym wytłumieniem. Zatem ma on bardzo niską gęstość, a w zespołach głośnikowych typu Close przydałaby się większa gęstość tego materiału. Poszukam, może znajdę gdzieś wełnę mineralną. I zagruntować. Obudowy. Teraz przystępuję do pierwszego szlifowania. Szlifowane. Muszę jeszcze tylko ubytki niektóre pouzupełniać, które pominąłem. I wstępnie malować lakierem poliuretanowym. No niestety źle zamknąłem lakier i wysechł. Oczywiście pierwszą warstwę lakieru poliuretanowego nakładam szpachlą. Potem przeszlifuję to i drugą warstwę też nałożę szpachlą. I po przeszlifowaniu, czyli całkowitym wyrównaniu powierzchni, przemaluję matowym lakierem w sprayu. Lub z rozpylacza, jak to tam woli. Lakier poliuretanowy nadaje nam twardość powierzchni, skoro można go stosować na stopniach schodowych, to tym bardziej nada się nam tutaj na zespół głośnikowy i ścianki będą odporne, na przykład na pazury, powinny być odporne na pazury kota. Jak jest w praktyce, to wiemy wszyscy, że pazurą kota podda się każda powierzchnia drewniana czy inna użyteczna, która jest w domu. Dobra, źle mi się rozprowadza, bo to tak prawdę mówiąc malujemy szpachlą w tej chwili, więc źle mi się maluje szpachlą, wyłączę się. Przemalowane, jutro jak wyschnie, to będę szlifował to papierem ściernym, takim drobniejszym. Może szlifierką, może ręcznie już i potem już nie szpachlą, ale gąbką, wałkiem będę malował, żeby nanieść równomierną warstwę i to tylko i wyłącznie malować jedną powierzchnię, zostawić do wyschnięcia. Może być połowicznego, bo to tam po godzinie już jest w miarę suche. Odwrócić drugą powierzchnię, trzecią powierzchnię, potem to zmatuję i lakierem bezbarwnym, jakimś akrylowym. Mamy tu coś takiego. Potem takim jakimś matowym lakierem sprayu to walnę na wierzchu. Czas zastanowić się nad wypełnieniem, wytłumieniem zespołów głośnikowych Cyfony. Mogę oczywiście korzystać z porad z tych książek. Mogę też skorzystać z własnego doświadczenia. Pokazuję Wam książkę, ponieważ wytłumienie zespołu głośnikowego nie jest takie proste. Tutaj na przykład fale w bryłach i płytach to są materiały użyte na obudowę. Wiemy, że obudowa mojej Cyfony jest zrobiona z paździerza, chociaż materiałami o dużej stabilności i przydatnymi przy wykonywaniu obudowy są ruberoid, linoleum podłogowe grube, PVC i filc prasowany lub twardy Voiwalk. Te materiały nie nadają się na materiał konstrukcyjny, bo są miękkie, ale można nimi wyłożyć ścianki naszej obudowy od wewnątrz. Załóżmy, że potrzebujemy taką grubość, żeby wnętrze całej obudowy wykleić na przykład linoleum podłogowym albo PVC. Można też użyć materiału gumowego i to tłumienie będzie nieco lepsze. Tu widzicie jakąś obudowę wypełnioną całkowicie luźno materiałem. Jest to obudowa zamknięta. Ale do czego dążymy? Zróbmy pauzę. Jak widzicie, w środku w obudowie może być taki stożek
z materiału tłumiącego, a sam głośnik z tyłu może być otulony specjalną watą, po to, żeby odpowiednio go wytłumić akustycznie. Pokażę Wam jeszcze kilka innych przykładów. No i tutaj znalazłem odpowiedni przykład. Obudowa, która jest całkowicie wytłumiona i obudowa, która ma wytłumione tylko ścianki. To jest obudowa z zawieszeniem akustycznym, a to obudowa zwykła. Stosunkowo twarde zawieszenie membrany, mała podatność, wysoka podatność zamkniętej masy powietrza. A tu miękkie zawieszenie membrany, wysoka podatność, powietrze wytwarza siłą powrotną do membrany, mała podatność. O co chodzi? Ja nie znam parametrów technicznych głośnika, który jest użyty w Cifonie. Wiem tylko, jaka jest obudowa, z czego jest wykonana i jak mogą się rozchodzić fale. Na tych rysunkach widzicie wpływ obudowy na charakterystykę przenoszenia głośnika. Nasza obudowa jest prostokątna i ta charakterystyka może być troszeczkę poszarpana. Jak można się spodziewać, kula jest najlepszym obiektem, z którego można robić budowy głośnikowe. Walce, kwadraty i inne bryły obarczone są pewnymi rezonansami. No i właśnie te rezonanse musimy w Cifonie wytłumić. Jakiego materiału użyć? No jest materiał miękki. Pianka, jakaś gąbka. Jest też materiał twardy jak wełna, na przykład mineralna. Jeżeli chcemy dobrze wytłumić obudowę, to trzeba zrobić tak, żeby użyć kilku rodzajów materiałów. Tak jak powiedziałem, nie znam parametrów głośnika, który jest użyty do budowy tego zespołu głośnikowego do Cifony. Poza tym w tamtych latach parametry Thiela Smala były mało znane, no i generalnie musiałbym wyznaczyć parametry głośnika, który mam użyty, ale nie mam ochoty bawić się w to, ponieważ zespół głośnikowy nie jest tego wart. I po drugie, nie mam pomieszczenia, gdzie mógłbym takie parametry badać. Muszę zrobić odpowiednie tłumienie pokoju, żeby można było się bawić w badanie głośnika. I nie skorzystam z tych wzorów, które tu widzicie, rodzaj obudowy i wyznaczanie obudowy do głośnika, ponieważ taką obudowę już mam. Głośnik mam, układ był w jakiś tam sposób zestrojony, chociaż nie twierdzę, że był zestrojony prawidłowo. Może był niedotłumiony, a może był przetłumiony. To się okaże podczas prób. I tak, żeby prawidłowo wytłumić obudowę, muszę wykonać kilka prób. Na dno wrzucę takie kawałki gąbki. Ma ona dosyć dużą gęstość. To chyba ze starej kanapy jest. I resztę wytłumię filcem. No i za tą za głośnikiem spróbuję jeszcze zrobić clean. Ważne jest, żeby nie przetłumić. Jak widzicie, 1/3 obudowy już jest wytłumiona. Więc kliny chyba zrobię z oryginalnej takiej gąbeczki. Nie wiem, zastanowię się jeszcze. Nie chcę przetłumić obudowy, bo jednak gdzieś to powietrze musi rezonować. Filc ułożony na wszystkich ściankach, można go przybić takerem. No i wbrew pozorom teraz głośnikowi będzie się wydawało, że pracuje w większej obudowie, z tego względu, że te fragmenty tutaj gąbki skutecznie spowalniają dla niego powietrze. Tak, będę teraz testował, ściszę ten szum. Będę teraz testował ten głośnik za pomocą szumu różowego i dodawał będę tutaj wytłumienia do środka. Na razie jest pusto, żeby zobaczyć, jaka ilość wytłumienia jest odpowiednia. I będę to mierzył jakimś programem Spektroid, czy jakoś tak. Ostatni pomiar jest takim wytłumieniem, jakie zaplanowałem, czyli filc plus gąbka, ale jeszcze tak dla picu, dla chęci sprawdzenia, co tu się dzieje, zamienię ten filc na to. No i tak po próbach zdecydowałem się jednak na to pełniejsze wytłumienie. Ten dźwięk jest troszeczkę lepszy, aniżeli przy obudowie niewytłumionej tej części lub tylko luźnym filcem.
Nie lubię rezonansów, które są w zakresie około 100-120 Hz. I dlatego zdecydowałem się nieco wytłumić ten zakres. Będziecie mogli zobaczyć wszystkie zrzuty ekranu z telefonu zrobione na szumie różowym z różnymi wytłumieniami obudowy i porównać sobie. Na szybko, co widzimy? Obudowa bez wytłumienia. Widać spadek znaczny tutaj, mnóstwo rezonansów, podbicia jakieś tam, obudowa rezonuje, głuchy pogłos w środku. Teraz mamy obudowę wytłumioną jednym filcem. Widzimy, że w tym zakresie tutaj troszeczkę mamy małe tłumienie, ale podbiło nam się tutaj w zakresie niskich częstotliwości troszeczkę wyżej. Zmieniliśmy rezonans obudowy. Mamy dalej dwa filce i w tym momencie widzimy, że obudowa jest nieco przetłumiona. Tutaj mamy dosyć duży spadek już. Charakterystyka mimo wszystko nie jest wyrównana, tak jakbym chciał. Dalej są te rezonanse, zapadki i dołki. Mamy teraz obudowę z gąbką. Tylko gąbka na samym dnie, reszta obudowy jest pusta. I jak widzicie, to pasmo już coraz bardziej przypomina mi płaską charakterystykę. Płaską w cudzysłowie oczywiście. Pamiętajmy, że to jest głośnik szerokopasmowy i ono do tych, nie wiem, chyba 16 kHz tam potem spadek dosyć znaczny miał. Ale dobra, dołożyliśmy filc i filc zaczął nam tłumić rezonanse w zakresie wysokich i średnich częstotliwości. Poza tym tutaj mamy już bardzo ładne, wyrównane pasmo. Takie, jakie mi się podoba. Takie, które mógłbym zaakceptować. No i na koniec tą wytłaczankę wrzuciłem tylko do obudowy, bez żadnej gąbki, bez niczego. I co się okazuje? Że niestety nie tłumi, nie rozprasza to fal dźwiękowych, tak jakbym chciał. Jak widzicie, nawet tutaj jest dosyć duży spadek. Tu mamy 20 minus 30 dB, a 100 Hz na minus 50 dB. To jest 20 dB różnicy między tym punktem a tym punktem. Czyli trzeba jednak tą gąbką obudowę wytłumić. Jak widzicie, tutaj przechodzi nam do poziomu minus 30 dB, minus 40, minus 30. Ten żółty przebieg to jest chwilowy odczyt, natomiast uśredniona wartość to jest ten czerwony przebieg. Zaraz zobaczycie sobie screeny i będziecie mogli zatrzymać film i obejrzeć to dokładnie. Ja wiem, że rejestrowanie dźwięku za pomocą smartfonu i prezentowanie tego przez YouTube'a i wasze zespoły głośnikowe, określonego mojego typu zespołu głośnikowego, jest pozbawione sensu. Nawet gdybyście robili odsłuch słuchawkowy, to także pozbawione jest sensu. No ale być może znajdą się osoby, które zapytają, jak to gra po tych moich ustawieniach. No to proszę bardzo, krótka próbka dźwiękowa monofonicznego źródła. Dodajmy basu. Teraz soprano. Regulatory na minimum. I pozycji flat. Naprawdę nie jest źle. Zdążyłem już zakonserwować kosze, wyczyścić je i zakonserwować, były podzewiałe. Zespoły głośnikowe przemalowane dwiema warstwami. Ta jest jeszcze z połyskiem, no to wszystko z matowy oczywiście. I użyję lakieru, ale czas zająć się frontem. I teraz... Dobra, już wiem. Mamy takie maklesiki. Ciężko to będzie rozdzielić, ale dobra, rozdzielić no się w tym sensie, żeby coś praktycznie z tego zrobić. I tu ten jest za duży, to może damy tego. No i ten po delikatnym rozwierceniu, czy tam rozfrezowaniu powinien być idealny. Dobrze.
to robimy fronty. Magnesy neodymowe poumieszczane są w otworach. Pamiętajcie o polaryzacji, kierunkowości. Dobrze, teraz tylko zdrapać delikatnie ten lakier, który tutaj mam, i dopasować front panel. Po ustawieniu głośnika możemy wywiercić otwory. No, można to zgruntować teraz i pomalować też lakierem. Jeśli macie zamiar odnowić jakiś zespół głośnikowy, to musicie mieć pomieszczenie, gdzie taki zespół głośnikowy może sobie poleżeć z tydzień lub dwa. Chodzi o to, że każda kolejna warstwa lakieru musi w jakiś tam sposób sobie wyschnąć zgodnie z tym, co przewidział producent danej substancji. A więc pomieszczenie musi być takie, w którym nie ma pyłu i nikt tych zespołów głośnikowych dotykać nie będzie. No ja takie pomieszczenie tu mam wygospodarowane, no i tak licząc sobie ten czas schnięcia tego lakieru i przygotowania, dlaczego w ogóle front robię później, po prostu czekałem na te magnesy dosyć długo, neodymowe, i dlatego odwlokłem w czasie zrobienie frontu, bo tak to bym malował wszystkie powierzchnie za jednym zamachem, a tak to po prostu muszę sobie tu jeszcze poświęcić dwa dni na zrobienie tego. Ok, bo tak marudzę, a konkretnie, jeżeli nie macie pomieszczenia, gdzie nie kurzy się, dajcie to lakiernikowi do pola kierowania. No dobra, to sobie może teraz tutaj dosychać, a ja mogę się zabrać za kontynuację nad wzmacniaczem. I budową tamtejszą oczywiście. To może sobie leżeć gdzieś tam na półeczce. Elektroniką możemy się teraz pobawić. Oczywiście trzeba wpierw posprzątać ten cały bałagan. Jutro pierwsze gruntowanie tym lakierem.
No i zmatowienie i chyba wezmę, zrobię mat już ogólny. Od spodu jest gniazdo. To jest rzeczywiście jeszcze niewytłumione. Tam jest ten przewód. Jest jeszcze niewytłumione. Bo jeszcze muszę to prysnąć lakierem matowym. Dzisiaj skończyłem malować te powierzchnie. No i jeszcze do końca mi nie wyschła, w związku z czym czekam, przeszlifuję i pomontuję wszystkie rzeczy. To jest specjalne płótno, które kupiłem na dwa zespoły głośnikowe. Nieważne jakie, w każdym razie do tej cifony i jeszcze jednego zespołu głośnikowego. Tutaj użyję tych wkrętów. Podgłośnik dam coś takiego. Pianka pod głośniki. No widać. A maskownicę kleić będziemy do ramki tym klejem. I teraz trzeba się zastanowić, jak tę maskownicę zrobić. Mam dwie koncepcje wykonania maskownicy. Pierwsza z nich to płyta MDF. Wycięta według tego szerszego obrysu. I frez tej krawędzi. Tak, żeby tutaj do tych magnesików, które są zatopione, przyciągnęła nam się maskownica. Oczywiście tu trzeba jeszcze wyciąć odpowiedni otwór. No i to trzeba by zrobić frezarką. Tak, żeby krawędź była sfazowana pod kątem 45 stopni. No a tutaj też trzeba to zrobić, tą krawędź sfazować frezarką. Ale nie każdy frezarkę ma. Ramkę mógłbym złożyć z takich listewek. No ale nie każdy takie listewki ma. Ja mam taki wybór w handlu. Listwa sosnowa 5 mm na 15 i listwa sosnowa 7 mm na 7. I to jest do montażu w taki sposób. 7 na 7 z tego względu, że ta krawędź, którą tam mam, wysokość jej to jest 7 mm właśnie w tym miejscu. To jest ta obudowa głośnika. I tą listewkę dałbym na dół. Natomiast tą 5 na 15 wyżej i wzrost do przodu, znaczy głębokość kolumny powiększyłaby mi się o tą wartość 5 mm. A tutaj miałbym 12 mm grubości. Oczywiście lepsze byłaby sfazowana powierzchnia, ale niestety z tych listewek tego nie zrobię. I listewkę 7 na 7 pokleiłbym w najzwyklejszy sposób. Tu może bym jeszcze przeciągnął jakimś kołkiem, żeby mi się to ładnie trzymało. I na to nakleiłbym już z ukosem 45 stopni tą ramkę, czyli byłaby ta ramka nałożona tutaj. W ten czas te powierzchnie łączenia tutaj byłyby trochę mocniejsze i na to bym naciągnął płótno. Płótno, które byłoby mi tutaj w ten sposób naciągnięte, tu byłoby klejone. To jest jedna alternatywa. Ale mam jeszcze drugą alternatywę. Formatka ze sklejki grubości 6 mm i formatkę ze sklejki musiałbym wyciąć wyżynarką w tej formie tutaj zewnętrznej, wyciąć otwór na głośnik, drugą formę i otwór na głośnik, większą formatkę i w ten czas ten otwór, załóżmy, że mamy tutaj jedną i drugą formatkę sklejoną razem. Tutaj mamy otwór wywiercony na głośnik. W ten czas niestety za pomocą pilnika ten otwór należy sfazować. Aha, tu zapomniałem, że ta formatka większa. Czyli mamy taką formatkę. Te zakreskowane to jest jej górna część i oczywiście jest przekrój tutaj przez otwór. A to jest ta dolna część. Ta dolna formatka ze sklejki. Co jest prostsze do wykonania? No tutaj trzeba użyć wyżynarki i pilnika. A tutaj trzeba tylko użyć wyżynarki. Obie rzeczy trzeba skleić. Zakup tych listewek ma tę przewagę, że mogę wykorzystać cały materiał, bo gdy mi się listewka skończy gdzieś w tym miejscu, to przecież ta listewka wzmocni mi to połączenie. Przy użyciu frezarki gównowrzecionowej robi się to w taki sposób. Wycina się po prostu z kawałka MDF-u i przykleja się po prostu na magnesikach
Proszę bardzo, jak ładnie do zespołów głośnikowych. Natomiast jeszcze, jakby mi wystarczyło tej listewki, to chętnie bym zrobił do tych zespołów głośnikowych maskownicę. Ale to już jest wyzwanie na inny termin, na inny temat. Te kolumny są kupione do wzmacniacza Telefunken, który swego czasu serwisowałem. Myślę, że właściciel będzie zadowolony, bo to są naprawdę fajne kolumniki. W czasie renowacji tych zespołów głośnikowych zależało mi na tym, żeby pokazać, jak narzędziami, które znajdziecie we własnym warsztacie, możecie odnowić takie zespoły głośnikowe, jak na przykład nie używając okleiny winylowej, a forniru, można się troszeczkę pobawić i zrobić coś dobrze. Może nie tak jak w fabryce na wysoki połysk, ale zwróćcie uwagę, tutaj mam Kenwooda LS205 i to też nie było na wysoki połysk zrobione. To też jest fornir, tylko ktoś pomalował to czarną farbą i strasznie zniszczył tę obudowę. Zobaczcie. No, o tym Kenwoodzie może będzie inny odcinek. Więc do tej sifony mogłem użyć fryzarki górnowrzecinowej, żeby zrobić w kawałku MDF-u dziurę na głośnik, na przykład tutaj dziurę na głośnik, obrobić krawędź, żeby naciągnąć materiał na maskownicę. Ale można to też zrobić dookoła, posługując się prostszymi narzędziami. Tutaj macie w książce pana Witolda, jak kiedyś przykręcano tylne ścianki. I spotkałem się już z takimi konstrukcjami, że tylna ścianka była mocowana na wkręt. Pan Witold proponował robić amatorom różnego rodzaju zespoły głośnikowe, jak widzicie. Nawet ciekawe porady zawarł w swojej książce, dlatego polecam tę książkę. To już wam pokazywałem. Zobaczcie, określenie zgodności faz głośników. Tłumienie akustyczne głośnika. Przeczytajcie tę książkę, jeżeli chcecie się bawić z głośnikami, to chociaż nawet taką prostą książkę przeczytajcie. Co prawda nie ma tutaj o Thiela Smola parametrach. Pana Krajewskiego książka o tym donosi. Ale na początek to wystarczy. Jest dostępna w antykwariacie i można z niej korzystać. Tak, jeszcze słowo na temat kładzenia forniru. Upewnijcie się, że klej jest odpowiedniej konsystencji. Mówiłem o tym w którymś momencie. Ponieważ jeżeli odklei wam się okleina w czasie lakierowania, uzyskacie efekt tak zwanego palcowania, czyli pofalowania tej okleiny i będzie to brzydko wyglądało. No, na szczęście mi się udało uniknąć takiego efektu brzydkiego. Dobra, teraz jest polakierowane. Nie widać za dużo, bo mamy wsteczne światło, ale okej. Co trzeba zrobić, to sprawdzić, czy przypadkiem po zamontowaniu głośnika nie mamy zwarcia. Zróbmy to sobie omomierzem. Ok, tutaj mamy listewki. Przydadzą się oczywiście ściski stolarskie, ale nie przejmujcie się, jeżeli ktoś nie ma ścisków stolarskich, to może wykorzystać deseczkę, położyć na blacie, obciążyć je czymś i te listewki się pokleją. Dobra, przygotowujemy się do roboty. Przyda się kątownik, żeby ułożyć listewki. Duży nie jest bardzo praktyczny w tym momencie, lepszy jest taki mniejszy. Jak nie macie kątownika, możecie użyć ekierkę taką szkolną. A najprościej to po prostu ułożyć tutaj docięte już profile. Muszę wpierw zastanowić, czy chcę boczne profile mieć dłuższe, czyli wychodzące do tego miejsca, czy też może krótsze, a te profile poprzeczne. No ale chyba wybiorę taki sposób, że te profile będą długie, a te na dole będą już wchodzić między listewki boczne.
Jeśli za jednym zamachem oznaczacie wszystkie długości na listewce, musicie pamiętać, że miejsce cięcia, czyli żaz, ma też grubość. I musicie to uwzględnić w zaznaczeniu czy w obliczeniach długości listewki. Powierzchnie zabezpieczone przed klejem. Listewki docięte. I najpierw kleimy tymi krawędziami tutaj tą dolną warstwę. Następnie smarujemy sobie listewki po wierzchu i zakładamy te listewki. Oczywiście te są docięte z pewnym, te tutaj poprzeczne są docięte z pewnym zapasem, żeby można było to potem pilnikiem oszlifować. Trzeba oczywiście jeszcze zadbać o to, czyli w tych listewkach dłuższych wykonać tutaj nawierty. Otwór musi być dość głęboki, ale nie na wylot. I to możemy teraz dopchnąć, żeby nam się te listewki tutaj klinowały już. Ok. Przyklejały do... O, siła jest wystarczająca. Teraz możemy przycisnąć to własnym ciężarem, albo położyć deseczkę z odciążnikiem na wierzchu, albo zastosować ściski. Wybór należy do Was w zależności od tego, co macie na stanie. Możecie jeszcze pomierzyć, czy tutaj ta krawędź jest równa ze wszystkich stron. I tak sobie pomierzyć, sprawdzić dookoła. Maskownica jest troszeczkę węższa od obudowy i to jest zamierzenie celowe. Później sprawdzamy, czy nam klej nie powyciekał. Wycieramy nadmiar. Sprawdzamy, czy wsiął w pariatki. Czy krawędzie są odpowiednio. Na razie nie szlifujemy. Zostawiamy to do wyschnięcia. Przeszlifujemy sobie nazajutrz, kiedy zwiążę klej. Jak zwiążę klej, będziemy mogli to zagruntować kaponem, żeby drewno dłużej się nam zachowywało. W czasie oczywiście, żeby przetrwało. Próby różne. Nawet jeżeli ktoś chce, może lakierować. Ja nie będę lakierował. Zrobię to tylko kaponem, żeby zabezpieczyć drewno przed robalami. I naciągnę płótno, ale to jutro. Ramki są już poklejone. Nawet się trzymają samodzielnie. Trzeba tylko ładnie je włożyć. I nie spadną. Widzicie, to jest właśnie zaleta magnesików. Są przeszlifowane, trzeba je przelakierować. O tym, że moje cifony nie wyglądają jak fabrycznie nowe, nie trzeba mnie przekonywać. Mam jakąś skazę, widzę. Ale ten zespół głośnikowy, który teraz w tej chwili oglądacie, wcześniej był zrobiony trochę inaczej. Ten głośnik był wkręcony w inną obudowę. Zobaczcie, jak wygląda obudowa zrobiona przez profesjonalnego stolarza. Który miał na swoim koncie niejedne schody, niejedne drzwi i niejedną ławkę w parku. Przycinamy sobie wystarczającą ilość materiału z beli, którą zakupiliśmy. I tutaj nożyczkami. Dostawca był tak miły, że zamieścił instrukcję na stronie sprzedaży, jak zrobić maskownicę. Dlatego ja się nie będę produkował, a przeczytam, co on tam zaleca. Zdejmujemy stary materiał, to wiadomo, usuwamy klej, tniemy materiał na przewidziany wymiar, co już mamy zrobione. Może być troszeczkę więcej tego materiału. Tkanina jest elastyczna, wybacza błędy przy przypadkowym złym wymierzeniu. Aby polepszyć jakość łączenia, najpierw nakładamy pędzelkiem pierwszą warstwę kleju dookoła krawędzi. No ja zgruntowałem sobie kaponem, więc nie ma tutaj problemu z tym. Kładziemy dzianinę na płaskiej powierzchni, a na niej stelaż maskownicy. To tak jak ja uczyniłem. Zaczynamy klejenie od najkrótszych boków, na przykład tego tutaj. To jest szóstka. I rozprowadzamy równomiernie klej po jednej z krawędzi. Następnie siódemka. Stykamy materiał na pół wyschnięty klej, tak by tkanina się nie marszczyła. Ósemka. Dociskamy palcami krawędź przez 30 sekund.
i 7 i 8 instrukcja dotyczy klejenia każdego z boku. Smarujemy klej na brzegu, który znajduje się naprzeciwko naszego brzegu, który kleiliśmy wcześniej. Naciągamy dzianinę, tak by nie była pomarszczona. Adekwatnie postępujemy z pozostałymi dłuższymi bokami. Po przyklejeniu wszystkich boków powstaje nadmiar materiału, który sobie możemy przyciąć nożykiem. No i po kilkunastu minutach pracy możesz się cieszyć odświeżonym wyglądem Twoich zespołów głośnikowych. O, i koszty wykonania maskownicy. Taśmy uszczelniające to akurat do maskownicy nie należą, to tam pod ten głośnik, ale razem kupiłem. No to jest złoty 20, bo 12 było złotych za 5 sztuk. Wykorzystałem połowę z jednej. Listewki. 20 listewek za 64 zł. Wykorzystałem 4, 12,80. I tkanina 30 zł. Wykorzystałem jedną piątą tkaniny, bo pozostała tkanina idzie na inny zespół głośnikowych, razem 6 zł. Czyli 20 zł za wykonanie takiej maskownicy z użyciem takiego kleju. Dobra, bierzmy się do pracy. Pokażę Wam efekt końcowy. Instrukcję przeczytałem, chyba wszystko jasne. No i mała przestroga tego, który przeciera szlaki. Klej niestety jest gęsty i ten pędzelek nie nakłada go zbyt równomiernie i brudzi powierzchnię. Także ja z reguły używałem takera do tego, żeby przyczepić materiał maskownicy. No ale ten klejster był dodany do tej tkaniny, więc postanowiłem go wypróbować. Okazuje się, że nie jest praca z nim taka czysta i wygodna. No i robota skończona. Maskownice bardzo ładnie się zdejmują. Mam nadzieję, że ów film okazał się dla Was przydatny. A jeżeli tak, to bardzo proszę o pozostawienie jakiegoś znaku, komentarza. Trzymajcie się. Nie pokażę Wam, jak grają razem z tą drugą sifoną, ponieważ nie mam półeczek przy ekranie komputera. Muszę taki materiał, który tutaj mam, obrobić i zrobić półeczkę, żeby można było umieścić kolumnę, pod nią wzmacniacz i po drugiej stronie monitora drugi zespół głośnikowy.